twórca Mateusz pomógł w pracy nad tym kawałkiem producent Tesher, który za cel postawił sobie łączenie kultury poprzez muzykę. A Jalebi Baby to kawałek, który wywodzi się z Azji Południowej, a nazwę wziął od popularnego tam deseru. Oryginalny utwór powstał w 2020 roku i podbił internet m.in. dzięki popularnym aplikacjom do tworzenia zabawnych filmików. Do tej pory zgromadził ponad 100 milionów streamów, a teraz pewnie dostanie drugie życie dzięki popularnemu artyście. Jason Derulo nie po raz pierwszy sięgnął po virale z internetu, tworząc na ich bazie swoje hity. Tak było na przykład z Savage Love czy Love Not War. Dawid Podsiadło wraca na scenę. Lada dzień będzie kontynuował przerwaną przez pandemię trasę pod hasłem Leśna Muzyka. Na pierwszy ogień idą koncerty w Warszawie. Odbędą się na Torwarze 2, 4 i 5 czerwca. I to dwa razy dziennie, po to, by mogli obejrzeć je wszyscy, którzy kupili bilety. Zgodnie z przepisami zajęte będzie co drugie miejsce siedzące. Ale uwaga, w związku z powiększeniem liczby koncertów do sprzedaży trafiła jeszcze dodatkowa pula biletów, więc może uda wam się wpaść. Leśna Muzyka to pierwsza...